Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Michale, za chwileczkę Twój koncert w parafii w Gawuszowicach. Jesteś też, przypomnijmy, uczestnikiem programu Mam Talent. Jak w życiu Ci się zmieniło po występie w tym programie? Czy ten Mam Talent trochę Ci namieszał w głowie? Oj, może się bardzo się zmieniło. Teraz poszedłem do szkoły drugiego stopnia, dalej gram i, no i będę dalej grał. Pamiętasz swój pierwszy koncert na scenie programu Mam Talent? Pamiętam, to był ogromny stres, trema. Co wtedy grałeś? Walca Indiferens. I rozumiem, że chyba pani Agnieszka Chylińska i Małgosia Foremniak były tobą zachwycone. No tak. A teraz usłyszymy w wykonaniu Michała Etiudę Edur Polowanie. Chciałeś sobie kiedyś kupić akordeon. Czy spełniło się to marzenie? Tak, udało się zrealizować ten plan i mam nowy akordeon. Program Mam Talent się zakończył, no i co dalej się dzieje w Twojej karierze muzycznej? No teraz jeżdżę na różne konkursy i koncerty i staram się kontynuować. A dzisiaj występujesz w Gawuszowicach. Jak to się stało, że Ciebie tu gościmy? Nasz ksiądz proboszcz zaproponował ten koncert i, no i udało się to wszystko zorganizować. Kiedyś grałeś na różnych występach, między innymi Despacito. Czy ten repertuar już troszeczkę uległ zmianie? Tak, teraz już staram się grać takie poważniejsze rzeczy. Ty też występowałeś w Mielcu podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tak, występowałem i to też bardzo... Dobrze wspominasz? Tak, tak, to były bardzo miłe doświadczenia. Czy twoje młode życie wiążesz z muzyką? Tak, dalej planuję to kontynuować po prostu. A jakie plany na wakacje? No, będę się przygotował do konkursu we Włoszech. O, proszę bardzo. Czy to jest konkurs ogólnokrajowy, polski, międzynarodowy? No, to jest już międzynarodowy konkurs. I kiedy on się odbywa i co tam masz zaprezentować? Na przełomie września i października. Jeszcze dokładnie, nie wiem, muszę dokończyć program. Czy w planach też jest kupno nowego akordeonu? Na razie jeszcze nad tym nie myślę. Na razie ten, co mam, wystarczy. A jaki jest koszt zakupienia takiego sprzętu muzycznego? Oj, dość duży. Taki jak posiadam, to jest około 35 tysięcy złotych.
dziś występujesz w Gawłuszowicach, w jakim programie Ciebie usłyszymy? Usłyszymy program konkursowy, ale też takie luźniejsze utwory, które do posłuchania. I teraz wracamy do początku naszej rozmowy. Mam talent. Czy po tym programie stałeś się bardziej znany w Kolbuszowej? Trochę tak, już. Ale dlaczego trochę? No, więcej ludzi jakby mnie pamięta. Rozumiem. I czy są piski, oklaski, jak Ciebie widzą na scenie? Zdarzają się. No cóż, Michale, życzymy Ci zajęcia pierwszego miejsca w tym konkursie akordeonowskim we Włoszech.